Tego należało się spodziewać, ale dopiero dziś sprawa przybrała konkretny kształt, a konkretnie kształt ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Dotychczasowy raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego o katastrofie pod Smoleńskiem rządowego Tupolewa, czyli tak zwany raport Komisji Millera, wylądował w śmieciach. Komisja ma od teraz nową podkomisję, która ma wyjaśnić całą najprawdziwszą prawdę o Smoleńsku, bo poprzedni zespół zdaniem ministra zawiódł na całej linii. Skala tych zaniechań była olbrzymia i uniemożliwiała wówczas dojście do prawdy, bowiem w istocie ci, którzy badali tę tragedię, zostali ubezwłasnowolnieni. Nowa podkomisja ma być za to niezależna. To znaczy niezależna od szefa komisji. Będzie podlegać bezpośrednio ministrowi obrony. Ruszy z początkiem marca. W jej skład wejdzie 21 członków, a szefem został emerytowany inżynier firm Boeing i NASA, dr Wacław Berczyński. Podchodzę do tego zadania, zaszczytu i zadania, bez żadnych założeń. Założenia co do działania poprzedniej komisji ma za to Antoni Macierewicz. Zostały ukryte podstawowe fakty i podstawowe informacje, które w sposób zasadniczy zmieniają ogląd wydarzeń. Według aktualnego oglądu wydarzeń zniszczono 400 kart i meldunków, które miały trafić 10 kwietnia do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ale najważniejszy dowód na matactwa Komisji Millera brzmi tak. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego przez cały czas dysponowała pełnym i ciągłym zapisem przebiegu wydarzeń w zakresie działania przyrządów samolotu. Od startu do rozpadu samolotu w powietrzu mniej więcej 15-18 metrów nad ziemią. Tę tezę od stwierdzenia zamachu dzieli już tylko krok. Tym bardziej, że Antoni Macierewicz mówi o ofiarach katastrofy jako o poległych i podobno ma w kieszeni kolejnego asa. Ostateczny dowód na próby zamazania przez poprzedników prawdy o Smoleńsku. Meldunki instytucji państwowych pokazujących przygotowywanie przez służby specjalne operacji mającej uniemożliwić dojście do prawdy. To i jaką dokładnie operację miał przeprowadzić, tego minister nie wyjaśnił. Nie pada też wątek sprowadzenia do Polski wraku Tupolewa. Podobno w tej sprawie negocjacje prowadzi MSZ. Sprowadzenie do Polski wraku byłoby nie tylko zadośćuczynieniem takiej moralnej potrzebie, ale także to jest chyba, jak mi się wydaje, istotny dowód w śledztwie i w badaniu przyczyn i okoliczności tej katastrofy. A w działaniach podkomisji nadzieję widzą krewni ofiar, którzy wzięli udział w konferencji towarzyszącej podpisaniu nowego rozporządzenia. Wreszcie jest nadzieja, że ta sprawa zostanie wyjaśniona tak, jak powinna być wyjaśniana od początku. Czyli rzetelnie, uczciwie, zgodnie z kanonami wyjaśniania katastrof lotniczych. Choć u niektórych członków podkomisji z tymi kanonami w przeszłości bywało różnie. Te dotychczasowe komisje często uciekały się do kuriozalnych metod, do jakichś pękniętych parówek, do zgniecionych puszek po piwie. Jaką mamy gwarancję, że ta komisja no, też nie stanie się, przepraszam za słowo, kabaretem? Nazwanie konferencji smoleńskiej kabaretem jest... delikatnie mówiąc, niegrzeczne. Ale udowadnianie chciałbym, na chciałbym wysłać pana do Centrum Nauki Kopernik i zobaczy pan, że właśnie w ten prostych przykładach tłumaczy się zjawiska fizyczne. Pytanie, czy ta komisja nie będzie próbowała wyjaśnić katastrofy zbyt prosto? Jonasz Jasnorzewski, Onet.